Witam z powrotem, moich drogich widzów, w drugich eliminacjach. Jedziemy. O, tym razem udał się doskonały start. Tym razem czeka nas troszeczkę dłuższa trasa niż poprzednio, ale myślę, że nie powinno to stanowić późniejszej niż pana. Ale widzę, że kierowcy mają trochę lepsze wozy. Między innymi Toyota Supra. Taką jeździ właśnie WIK. Dobra, ja sobie użyję nitro na maksimum. Może nic się nie stanie. Wow! Widać, Toyota Supra miała mały problem z opanowaniem zakrętu. I prowadzi ją Smoke Show, jak dobrze widzę jego nick. No i nas wyprzedził dziad. Teraz my musimy uważać, żeby nie wpaść w jakiś korkociąg. Widocznie kierowcy trochę zwolnili. To nam daje małą przewagę. To bardzo dobrze. Cieszy mnie ten fakt. Wow! Jest. Uda mi się to wygrać. Bardzo dobrze. Nie ma sensu obierać tego zakrętu. A może jest? Dobra, możemy sobie dać równie dobrze radę bez niego. Jakoś udało nam się opanować ten zakręt, a to też ważne. Wow. No na razie obejmujemy prowadzenie, nie jest najgorzej. Trochę nitra dla przewagi. Wow, czy te beczki zawsze muszą tutaj stać? Prez odpadł. No i właśnie ponownie minęliśmy trudne zakręty. Dobra, ja przejadę tu na drugą stronę. Pod prąd najwyżej podjadę, ale trudno. Dobra. Git. Trochę nitra. I wyjątkowo skorzystamy z tego skrótu. O, chyba też skorzystali ze skrótu, albo mi się wydaje. Nie, wydaje mi się. Już 3,5 minuty. Ten wyścig zapowiada się na troszeczkę długi. Ale to nie jest, to jest nic w porównaniu z wyścigiem od Razora. Co prawda wyścigiem typu Tor, ale jedno okrążenie zajmuje ponad od 3 do 4 minut czasu. A jego łączne przejechanie 12. No to prawie 4 minuty z tego co wychodzi, tak? Tych okrążeń nie jest nie wiadomo ile. Kto został? A, Toyota Supra odpadła. Teraz prowadzi nie wiadomo. Wolę chyba nie wiedzieć, wolę jechać do przodu. Okej, bierzemy mały skrót. I może weźmiemy ten skrót. Dobra, udało się. Tym razem bez spowalniacza. Całe szczęście!
Tym razem mogę wykorzystać całe nitro. Ponieważ rywale są daleko z tyłu. Właściwie jeden rywal. Tak myślałem, 5 minut jazdy. No ale przynajmniej udało nam się zaliczyć kolejny wyścig. Dobra, proszę państwa. Przejdźmy do następnej imprez wyścigowych. O, tym razem próba czasowa. I to nawet na całkiem niezły odcinek obejmuje. Dobra, to zobaczymy się w próbie czasowej. Do zobaczenia. Cześć. Witam drogich widzów serdecznie w kolejnej imprezie wyścigowej, którą jest próba czasowa. Tym razem nie uda mi się doskonały start i trzeba skorzystać z maksymalnych osiągów. Jest! Zbliżamy się do punktu czasowego w czasie, no, nie najlepszym moim zdaniem, ale też i nie gorszym. 10 sekund. Dobra, mamy 40 sekund jeszcze do następnego odcinka jazdy. Przyda się. Dobra, 12 sekund. Mamy jeszcze minutę czasu. I lagi, i lagi, i lagi. Bez lagów zabawa nie może być normalna. Dobra, weźmiemy sobie te skróty. Coś dzisiaj mój kowal słabo jeździ. Wow, udało się, proszę państwa. Zostało nam 12 sekund czasu, ale zaliczyliśmy kolejny wyścig. Także się udało. Wow! Kolejna wiadomość. No proszę państwa, aż trudno uwierzyć. Dzisiaj tyle wiadomości. Dobra, twoja wiadomość nie była zbytnio jakoś specjalnie użyteczna, no ale cóż. Wow! I kolejna wiadomość, pewnie Roach, no pewnie. A któż by inny? No i fajnie, ta wiadomość akurat przyniosła nam pewną informację, że mamy dostęp do głównego pojedynku z Vickiem, ale myślę, że na to nie nadszedł jeszcze czas. Trzeba skończyć resztę imprez wyścigowych. Dlatego do zobaczenia w próbie czasowej numer 2. No i witam serdecznie w kolejnej próbie czasowej, drugiej już zresztą. Tym razem pogoda nie darzy nas jakoś specjalnie miło. Deszczyk pada, ale przynajmniej udał się doskonały start. A to najważniejsze. Trochę nitra. Może maksimum. Ciężarówka, lepiej uważać. Na tych zakrętach też należy być bardzo ostrożnym. Właśnie popełniłem błąd, jaki widzieliście.
troszeczkę nitra. No i pięknie, 12 sekund do przodu. Troszeczkę nitra, też będzie git. Trochę, dużo cywilnych samochodów. Dobra, skorzystamy sobie z tego skrótu. Mam nadzieję, że... No niestety, nigdy nie mogę tego skrótu porządnie wyrobić. Mamy dostęp również do parku, ale ja nie będę z tego skrótu korzystał, bo tylko mnie spowolni. Dlatego pojadę sobie tą drogą. Nitro. Szybko się kończy. A sądzę, że do większego poziomu z nitrem jeszcze daleko. Dobra, teraz trzeba obrać ten zakręt. No, na szczęście się udało. W miarę porządnie to zrobić. Dobra, kolejny punkt zaliczony. No, został tylko jeden. Mamy minutę, żeby dojechać. Przepraszam, drodzy widzowie, że ja tak nic dzisiaj nie mówię, ale chyba to chyba związane jest to tym, że się właśnie ścigam. Koncentracja. Zawsze jak jeżdżę, to nie za wiele mówię. Dobra, udało się zaliczyć kolejną imprezę wyścigową. Prędkość 260 km. To nie jest prędkość najwyższych lotów, ale przynajmniej zarobiliśmy trochę pieniędzy i zaliczyliśmy imprezę. Dobra. Poproszę następne. No i proszę Państwa, zostały nam tylko próby prędkości, także myślę, że zajmie to jeszcze czasu, żeby je wszystkie ukończyć. Dlatego do zobaczenia w tych imprezach wyścigowych.